Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny wesoły odcinek z Eliminatora. Oj, jak fantastyczne czasy są teraz dla youtuberów. Będę pozdrawiał samych chłopaków, dziewczyn już w ogóle nie będę pozdrawiał. Nigdy. Patryk napisał, żebym pozdrowił Stasiów. Miał najwyżej lajkowany ten komentarz, bo dostał aż jednego lajka. Może od siebie. Ale jest na samej górze, więc... Tak, pozdrawiamy Stasiów. Stasiu to w sumie fajne imię, ja mam synka w drodze, więc może Stasiu sobie go nazwę? Zobaczymy. Kurczę, ej, muszę nagiąć trochę zasady, bo widzę, że tutaj Jacobs napisał ciekawy komentarz. Ostatnio dowiedziałem się, że można sprawdzić statystyki w Eliminatorze i sprawdziłem w Forzie Horizon 4, mam 190 zwycięstw i 330 godzin spędzone w tym trybie. Serio? Czekaj, tu też musi coś takiego być. My Horizon, stats, online. O, jest! Więc tutaj mamy odnośnie flag. O, to mało grałem akurat. Best finish position in eliminator. Jeden. Głupia statystyka. Nie, no wiadomo, że najlepsza pozycja wygrana ostateczna w eliminatorze to jest jeden. No chyba, że ktoś nigdy nie wygrał, no to wtedy tak. 8 mam wygranych. O, jak skromnie. A godzin mam spędzonych w eliminatorze 34. No powiem ci, to... No, słabo. 272 eliminacje i 300 dropów zebranych. Okrągła liczba w sumie. Ukończone 38 tych ostatecznych wyścigów. Legendary Cars Driven in Eliminator 0? Nie miałem jeszcze legendarnego samochodu? Jak to? Przecież to chyba 10 poziom, nie? 214 meczy. Na 214 meczy wygrałem 8. Musimy poprawić ten wynik, kurde. Teraz będę miał chyba 9. To jest bardzo ważny moment teraz tego odcinka, dlatego oglądajcie, zobaczcie, mamy do wyboru samochód i na razie jest to jeden samochód, ale już za tydzień będziemy mieli do wyboru dwa samochody, to znaczy będziemy mogli wybrać między dwoma samochodami. Obecnie jest tylko Garbi, a będzie taki Nissan Zoro, czyli jakoś tak. Zoro, jakoś tak się będzie nazywał. Ciekawe, bo tam chyba będzie miał napęd na przód. Taki zwyczajny samochód, nic specjalnego. Cieszę się, że będzie jakieś nowe auto. Chciałbym, żeby w ogóle wszystkie zmienili. Zastanawia mnie ta statystyka, że nigdy nie wydropiłem legendarnego samochodu. To jaki jest ten legendarny samochód w takim razie? Zastanawiam się, no bo przecież dropnąłem raz 10 poziom. To ten legendarny to jest jaki? 20 poziom? Nie rozumiem tego. Jak popsuli, zobaczcie. Tekstury się nie nakładają na tekstury. Ale odkryłem glitcha w eliminatorze. I się zablokowałem tu nawet. A zobacz, widzisz, prześwitują. Kurde, gra za tyle kwitu. O, mamy kogoś. I let's go. No kurde, Garbi. O! 3 km. O kurczę, daleko od drogi jestem. A to jest chyba ten, to miejsce, gdzie można wtopić. A, tu jest ta wyschnięta rzeka, okej. Uch, dobra. Już się bałem, że to drzewo nie można rozwalić. O Jezu, ale mi się fajnie jeździ. Tak stęskni... Wow. Stęskniłem się za Forzą, kurde. Mamy następnego, a kurczę, jestem w pojedynku jeszcze. Co tu za dropy są? A, Brion. To w sumie Bronko fajnie by było. 5 poziom. Teraz jak mam ten szeroki ekran, to naprawdę bardzo dużo dropów widać po tych bokach. I dzięki temu nie muszę się tak często rozglądać, jak jadę na tej kierownicy, bo mam, wiesz, szerzej widok, no nie? To jest przydatne. Jeszcze sobie tak trochę kamerę oddaliłem, już w ogóle jest spoko. Ach, mam dylemat teraz, czy brać BMW, czy zostać przy tym Focusie, bo to jest jednak wyższy poziom ten Focus, nie? Ale BMW jest spoko, kurde, ona jest naprawdę dobra. A wezmę, zaryzykuję, no, ryzyk fizyk. Co mi szkodzi? O, i mamy, ale jestem w bardzo głupim miejscu teraz, bo jest to środek strefy. No kurde, co jest? Chodź tutaj. BMW kontra BMW, będzie fajnie. Po co ja w ogóle do tego... No, to jest właśnie zawsze dylemat, nie? Wziąć samochód z niższego poziomu, ale szybszy? Czy zostać przy tym wyższym, ale mieć wyższy poziom? O, czekaj, czekaj, czekaj. No kurde, serio, ale mi głupio go wyzwało.
O, okej, okay, całkiem nieźle. Jednak mi się poszczęściło. Byłem pewny, że w jego stronę będziemy jechać, a tu proszę. Jedziemy w drugą. No i kurde, i teraz wygram i znowu będę na piątym poziomie. A może nie wygram, bo my kurczę, mamy te same samochody i gościu już podgania. Okej, okay. Ciśnie tam. Ciśnie tam za. O ty kurde, i co, ma szybszą furę czy jak? Chyba dodatkową turbinkę sobie założył przed pojedynkiem. O, rozwalił się, dobrze. I cyk, i co? Tutaj trzeba uważać na drogę, na drogę, na drogę. Uciekła mi kierko. Ale się poprawiłem, dobra, jak tutaj. No nic, musimy jechać przez dżunglę. Kurczę, ale ta grafika tu wygląda, co? Wow. Kurde, ale ta gra jest jednak niesamowita, nie? Aż dziwne, że my bierzemy udział w jakichś tutaj zawodach online w ogóle. Ekstra to wygląda. Dobra, jadę w dżunglę, bo tutaj jakiś gościu się na mnie już czai. I tu mamy kolejnego dropa, to zobaczymy przy okazji, co to może być. No i mamy tego, okej. Okay. Mogłem wziąć jego samochód, taki sam jak miałem poprzednio. Zobaczymy, czy... Pojechał za mną ktoś, zobacz, kurczę, cwaniaczek. Let's go! O, on ma chyba szybszą furkę. O cholera, jak tu jechać? Trzeba skręcić. Jego samochód na pewno lepiej się rozpędza i nie wiem, czy wyższego V-Maxa nie ma nawet. Ale ładnie las ominąłem. O, człowiek, dobrze idzie. Tu będzie 800 metrów. Wow, szybciutko. A gdzie on pojechał? Jakoś tam dookoła. O, 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 uwaga, uwaga, bo tu można się rozbić. Tak, 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 ja to znam. I jest, jesteśmy na mecie. O, dziwne. Ej, gościu na mnie polował i... Tak szybko przegrał. Ej, znam to uczucie, ja nieraz tak robiłem. Uuu, krzyż na drogę, ja tu zaraz przeczytam wasze komentarze. Napęd na tył, moi drodzy. To będzie ciekawe. Tak. Napęd na tył, co może pójść nie tak? Na pewno nic się złego nie stanie. Dobrze, no to sobie poczekajmy. Czy ktoś tutaj w moją stronę przyjedzie? Technika na kleszcza, co o tym powiecie? Jest, ktoś jedzie, okej. Okay. Ale nie dokładnie w moją stronę, tylko jest w pobliżu po prostu. Mimo wszystko trzeba uważać, bo jest tutaj, widzicie, dużo obiektów do zniszczenia. Mój samochód jest lekki i nie startuje tak ładnie. Jak już coś zniszczymy, to trzeba uważać, nie? O, gdzie on tam pojechał? Okej, okay. Pojechał na skraj strefy. Ja czasami tak źle oceniam tych graczy, nie? Mówię, o, ktoś na skraju strefy gdzieś tam czeka i tam skradałem się. O, czekaj, ktoś tu jedzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, let's go. Ach, mniej więcej równe szanse mamy. Nie udało się go dobrze wyzwać. Kurczę, pojechał drogą, lepiej. Shit, niedobrze. Dobra, to ja sobie zjadę tu szybko na asfalcik. Okej, okay, nie ma źle, nie ma źle. Zaliczyłem asfalcik, mam asfalcik. Jest dobrze. O nie, uciekaj mi z drogi! Uhuhu. Gość wjechał w las, nie ma szans, nie ma szans! Haha! Zakręcamy, bo tu strefa! Do przodu jedź, bo mnie strefa zabije, czy no? Och, dobra, mam. Jest bronko, może być. Zabieramy, zabieramy bronko! Uhuhu. Mało brakowało. Czekaj, bo ktoś tutaj chyba w moją stronę jechał, nie? On jest... On jest chyba, kurde, w... O nie. Odwrócił się. Dziewiąty poziom? No way! No way, uciekamy stąd! On by mi zjadł tego bronko. Pojechał za mną, ty! Dobre, dobre, dobre. Patrz, patrz, patrz. Dawaj, bronko, dawaj, to jest nasza szansa! Dawaj, kurde, tamten honigan jest tak zajebiście szybki, że może mnie podgonić. Kurde, ktoś z przeciwka jedzie, oby jego uderzył, oby jego uderzył. Uderzył w jego! Ła! Dobra, trzeba tylko tutaj
Ajajaj, nie zauważyłem, co kapiłem się do tego z tyłu. Dawaj, 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 dawaj. Jo! Co się dzieje? Jo! O! Co tu się stało? Czy wy to widzieliście? To był absolutny sztos! Jaki fart! Wow! Wow! Nie wierzę! Nie wierzę! Ej, nagrałem to! Ej, nogi mam teraz, aż mi się trzęsą! Wow! 4 graczy zostało! Nie wierzę, co tu się stało? Gość jechał z naprzeciwka i trafił tamtego typa! Gdyby tego nie zrobił, przegrałbym na 1000%! Dobra, jedźmy na drogę już, bo już będzie finish zaraz. 38 sekund, koniec pojedynku. To była szansa jedna na milion, ziomek. To było lepsze niż ten GTR, który mi pomagał w ostatnim odcinku. Nogi mam jak z waty. Dobra, musimy się tu ustawić. Nie pamiętam, czy ten samochód miał dobrego VMAXa. Na pewno ma dobry start. Czekaj, co oni robią? Czemu oni stoją tam? A, dobra. 9, 8, let's go. Final showdown in 3, 2, 1, go! Jest, widzę cel. Autostradą długo na pewno. Okej. Okay. 7 mamy, super! Super, no to let's go. Daleko to będzie dosyć. Kurde, co mnie tak podrzuca tutaj? 8 niestety nie mamy, szkoda. Ale mam najszybszą furę. Kurcze, brakuje tej 8, ale kurcze, nie jest źle! 335 km na godzinę? To jest zajebiście. Ja bym się nie spodziewał po tym samochodzie takiego VMAXa, bo to już jest VMAX. 340 nawet. Okej. Okay. Na autostradzie finisz? Ja, idealnie. Okej. Okay. No to przed tym meczem miałem 8 wygranych. Teraz będę miał chyba 9. O ile te statystyki w ogóle działają. Jaki fart w ogóle. Kurde, muszę to zobaczyć. O, 250 tysięcy, może być. Tak, faktycznie, pojawiło mi się 9 wygranych. A miałem 8. No to kurde... Słabo, ja myślałem, że mam tak z 20 wygranych. Kurde no. Tak by the way, jaki tunik będzie najlepszy do BMW E36 2002 rok? Będę wdzięczny, jak odpowiesz. Niedawno dodali body kit do tej BM-ki, także oczywiście, że do driftu, ziomek. Czy pozdrowie... Znowu pozdrowienia. Rób nie zbierać dropów, tylko zbierać auta z pojedynków. O kurcze, to jest trudne wyzwanie. Pierwszy dzień szkolenia. O nie, nie pozdrowię. Triple widzę na twoim kanale, dziękuję bardzo. Ekstra odcineczek, jak się nudzę. Nie możesz się nudzić, pamiętaj, że tylko nudni ludzie się nudzą. Albo zamiast dropu. O nie, tego nie przeczytam. Czy pozdrowię wszystkich Eliotów? Wow! Czy w Polsce? Ej, miałem nie czytać pozdrowień. Ale Eliot to jest dziwne imię dla mnie. Świetny odcinek dla tych, którzy nie oglądali, jeszcze miłego oglądania, pozdrowienia. Ja miałem dzisiaj mecz, miałem Garbusa, a przede mną był drop 7 poziom Ferrari. Miałem go zebrać, to mnie DBT wyzwał. O, no to ja chyba miałem taki przypadek na ostatnim odcineczku. To nie jest nic miłego, ale lubię robić tak komuś. No jak to w życiu bywa, karma wraca. Kurde, Ford Bronco ma na kierownicy ikonkę skaczącego konia. To ten samochód jest do skakania? O, street, scena, niestety, ani jednego dropa, jaka szkoda. O, zrobię temu typowi pranka. O, czekaj, bo on tutaj świruje coś. O, yeah! Ale zrobiłem pranka. O nie, no to chyba zaraz poczytam kolejne komentarze. Nie no, ja się nie po... kurde, BMW...
Lucek, będzie możliwość zagrania w ETS z tobą w konwoju. Właśnie chcę zrobić takiego live'a z ETS-a na nowej mapce na Bałkanach, ale wiem, że nie wszyscy kupują te nowe mapki od razu, jak one wychodzą. No i wtedy moglibyśmy zrobić, wtedy moglibyśmy zrobić taki konwój wspólny, no bo na live to najfajniej, nie? Kurde, miałem przetestować scenę, to, o kurde, ktoś tutaj w ogóle po rosyjsku napisał, what the hell? Jak miło, że nagrywasz 21:9, rzadko kiedy na YouTube można wykorzystać potencjał swojego monitora, o proszę. A nie tylko na monitorach, ale na telefonach też ta rozdzielczość bardzo fajnie wygląda, bo większość telefonów ma tą rozdzielczość 18:9 i tak pomyślałem, no kurczę, fajnie by było jakby wykorzystać trochę bardziej tą rozdzielczość na telefonach, nie? I tak sobie pomyślałem, że będę w tej rozdzielczości teraz nagrywał. I myślę, że fajnie wygląda, nie? Tak więcej widać po bokach, tak chyba lepiej. Dobra, odbieramy sobie furkę, mamy fokusa na samym starcie. Ach, z tamtą BM-ką przegrałem sromotnie, kurde. Jechałem do samego końca, ale gościu bardzo ładnie śmignął ten pojedyneczek. Jechał bezbłędnie, nigdzie nie uderzył, nigdzie nie zwolnił. Przejechał przez mostek w pewnym momencie. Super, naprawdę. A my już tutaj mamy kolejnego gościa, który ucieka. Chyba. Nie wiem, ale jedziemy za nim. Zobaczy, czy go dogonię. Hopniemy tu. Jest, SnowRunner jednak daje radę. Znaczy, no, nauczyłem się w SnowRunnerze pokonywać takie przeszkody. Pyk, 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 pyk. Te kamienie są tutaj najgorsze. Wiecie w ogóle, że specjalnie do wyścigu, który się tutaj odbywa, pousuwali drzewa z tego miejsca, w jeździe dowolnie, jak sobie jedziesz, tak jak ja teraz, to jest tutaj więcej drzew niż na wyścigu. Sprawdźcie sobie tutaj. To jest ciekawe, nie? Bo po wyścigu od razu drzewa wyrastają. Bardzo szybko. Gdzie on był? Ty on zniknął. Co on robi? Jest, widzę go. Musimy zawrócić. Kurde, niedobrze. Chciałbym się teraz właśnie obrócić na padzie i go strąbić, nie? To było najbardziej efektywne. Więc mam go... nie to! Dobra, jedziemy, let's go! Czwarty kontra piąty, fajny pojedyneczek. Trzeba uważać, bo tu jest most w jednym miejscu. Można tym korytem wyschniętej rzeki jechać też. W razie czego. Ale tu się trzeba mieć na baczności. I gdzieś tutaj są takie pojedyncze domki, tak nigdy nie wiesz, co tu wyskoczy, nie? Cyk, dobra. Zrobiłem sobie trochę przewagi. Także luźna guma i... I let's go, okej. Okay. O, ciśnie ty, pociśnie! Wolnego samochodu nie ma. Okej. Okay. Tak patrzyłem na tamte korony drzew, wyglądały na duże. Ale... rozwalę to? Okej, okej. Już myślałem, że będzie kaput, ale jest dobrze. I proszę bardzo, już szósty poziom, nieźle. W ogóle jak robiłem zlot na live'ie i wbijaliśmy na eliminatora, to wbiło naraz dużo ludzi i zapełniliśmy cały mecz. To znaczy było 66 osób, nie? Jak widzicie, teraz zaczynam sobie mecze, to jest tak po 40, o teraz jest 30, nie? Ale już tam dużo ludzi się powyzywało, ale tak po 40 osób, 43, o coś takiego, nie? Jak my robiliśmy live'a, no to dużo osób naraz dobijało i jakoś się udaje robić te zloty, nie? Także na samym finale mecza było nas tyle, że mecz się nie mógł zakończyć. O, coś tutaj widzę ciekawego. Kurde, pierwszy poziom! Ja myślałem, że coś ciekawego tutaj wyskoczył, tak jechał na pewniaka na mnie. Co on sobie myślał? Rozwaliłem się o drzewo paskudnie i typo mnie wyprzedził. Co za wstyd. Ładnie ominął budynek, ekstra! To jest właśnie... A, próbował coś tam spychać, no ale niestety, no. To jest RS7 kontra Garbi. O kurczę, trzeba uważać. Dobra, ja nie muszę wcale jechać szybko. Wystarczy, że będę po prostu jechał ostrożnie i tak wygram, nie? Więc lepiej z tą prędkością nie przesadzić. Warto sobie zrobić przewagę, ale nie na tyle, żeby potem tego żałować. Wiesz, o co chodzi. Jedziesz z dużą prędkością, nie wyhamujesz przed drzewem i taki Garbi może cię pokonać już. O, już nieraz tak miałem. Ty, pa, pa. Wsteczny, wsteczny. Okej, Garbi tu może nie podjechać. Ale widzisz, nawet taka głupia hopka, nie? Gdybym jechał trochę wolniej,
Inaczej bym na niej wyskoczył i może to inaczej by się potoczyło. Lepiej, nie? Dla mnie. A tutaj taki wstyd. W ogóle RS7, szanuję ten samochód. Pamiętam, że w Fordzie Horizon 4 on zajebiście brzmiał, podobał mi się. O nie. No dobra. Jesteśmy blisko autostrady, więc może się do czegoś ten samochód przyda. To jest kolejne auto z napędem na tył. Może by tu na kogo poczekać, nie? Przecież ktoś tutaj w tym miejscu będzie kończył pojedynek. O, kurczę, o wilku mowa, patrz. No co ty nie powiesz? Hej, mamy go, skończył tutaj. Znaczy mamy go, kurde. Skończył pojedynek, więc będzie miał zaraz lepsze auto niż miał do tej pory. Ale jest szansa, że mogę go pokonać tym samochodem, bo tu jest bliska autostrada. O, jest następny. Okej, spróbujmy. Kurde, skubaniec źle się ustawił. Lambo ma! Okej, dobra. Zobaczymy, Lambo kontra moje Ferrari. Co jest szybsze? Lambo na pewno tutaj lepiej wystartuje. O, kurde, serio? Wow! Co, w tą stronę? Dlaczego tak? No to jedziemy, no tutaj Lambo będzie mieć przewagę raczej. Dobra, drzewa, wiem, że można... O, właśnie tak jak on pojechał, cholera. Ajajaj, 900 metrów. Ach, niedobrze. Ale, o, rozwalił się. Dawaj, Lucek, dawaj. Ach! Gaz, gaz, rozwal się, ziomek, rozwal się tam. Kurczę, mogłem to wykorzystać. Ale tak mi tu... Patrz, jak powoli jedzie do mety, zobacz, zobacz, zobacz. Ach, skubanie, już specjalnie jechał powoli, nie? Chciał wszystko ładnie ominąć. No niestety, Antonio mnie pokonał. Ale mnie załatwił. Znaczy, kurczę, sam się załatwiłem. Ten samochód jest trudny w prowadzeniu i gorszy start. No niestety offroady Lambo wygrywa, widzieliście zresztą ten start. A to są mniej więcej samochody o tych samych osiągach, jeśli chodzi o prędkość i przyspieszenie. Tylko, że na asfalcie. Na offroadach jednak dodatkowa para kół robi więcej roboty, nie? Moi drodzy, dzięki, że byliście na tym odcineczku. Kurczę, dwa bardzo fajne meczyki. Dużo żeśmy nawygrywali. Podobało mi się. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hejas.